Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Skronik Myrtany. W poprzednim odcinku wykonaliśmy prawie, można powiedzieć, do końca zadanie w biały dzień. Wystarczy tylko oddać raport. A po raporcie zaczyna się czwarty rozdział, więc wykonamy sobie jeszcze te zadanie, kto jest kim od Lorenzo i myślę, że w biały dzień będziemy mogli sobie oddać od razu już raport, żeby właśnie mieć to wykonane i żeby wkroczyć już w czwarty rozdział. Chciałem troszkę przystopować właśnie z tymi zadaniami głównymi, bo przed czwartym rozdziałem chciałem jeszcze kilka rzeczy zrobić, ale zrobimy to w ten sposób, że zrobimy te zadanie, oddamy raport, przejdziemy w ten czwarty rozdział i później sobie przystopujemy, bo przecież i tak misje można jakby dalej robić te poprzednie z poprzednich rozdziałów. No i więcej sobie poekspimy przy okazji, więc większe te spoty będą potworów i poekspimy sobie tak to więcej przy okazji, więc myślę, że to będzie dobry sposób na to. Ale na początku zajmijmy się właśnie tą misją, bo jeszcze nam troszkę z nią zostało i musimy porozmawiać chyba właśnie z tym Heisnerem na temat tego, że ktoś go niby chciał okraść. Bo wtedy próbowałem, ale nie rozmawiałem jeszcze do końca. Ktoś próbował cię okraść? Nie próbował, a okradł. Ktoś bezczelnie ukradł mi całą paczkę tytoniu jabłkowego. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miał czym zapłacić za kolejną dostawę. Próbowałem dostać się do Igora i coś mu o tym powiedzieć, ale strażnicy nikogo do niego nie wpuszczają, a sami przecież się tym nie zajmą. Posłuchaj, wyglądasz na rozsądnego chłopaka. Może chciałbyś dorobić sobie kilka bryłek i pomógłbyś mi znaleźć tego złodzieja. Zajmę się tym. Wspaniale! Masz! Spróbuj tego. To jeden z ostatnich, które mi zostały. Czujesz ten zapach? Bardzo charakterystyczny, prawda? To najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto miał przy sobie mój tytoń. Rozglądaj się za niedopałkami. Jeśli przy kimś wyczujesz ten zapach, to będziesz miał pewność, że to on jest złodziejem. Ten gnojek z pewnością nie mógł się powstrzymać i wypalił jednego albo dwa. Może uda się chociaż odzyskać część paczki. Dobra, no zobaczymy. Dostaliśmy nowy wpis na ten właśnie temat i musieliśmy właśnie mu pomóc. Handlarz Heisner został okradziony. Wiemy, o co chodzi. Leży jakaś laga, weźmy ją. Nie wiem, w sumie poszukajmy może tutaj. Ten wróciłeś do nas. Dzięki tobie udało mi się wyjść na prostą. Proszę, weź te kilka bryłek jako spłatę mojego długu oraz nagrodę. Aha, fajnie, bo dostaliśmy właśnie 8 bryłek za to, że mu poprzednio pomogliśmy chyba. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? Tytoń? Nie wiem, o czym mowa. Zajęty jestem. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Gdyby nie zła sława Górniczej Doliny, nikogo by już tutaj nie było. Okej. Dalej lecimy. Nie wiem, czy mamy paczy pytać po prostu, tak? Może ktoś jednak się uda? Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? A po co komu tytoń w kopalni? Pierwsze słyszę. Nie wiem w sumie w jaki sposób właśnie. No niby się będzie można... Niby poznamy to może po tym, jak ktoś tam będzie jarał, zobaczymy. Ale przy okazji sobie właśnie wykuwajmy też od razu tych samorodków może. Ile mamy tych samorodków? 30. Mamy jeszcze jakiś kill-off? Mamy 2 kill-offy, okej. Przy okazji, bo może w razie czego nam się tam powinny do czegoś przydać, bo ostatnio właśnie też potrzebowałem i nie miałem za dużo, żeby nawet na głupie wejście do handlarza mieć. Dobra, troszkę nam życia spadło, więc przystopujmy. Pójdźmy może tutaj, widzę, że coś tutaj się dzieje. Nauczyłeś się czegoś o naszym fachu? Ostatnio sporo ćwiczyłem. Chyba naprawdę wziąłeś sobie do serca moje ostatnie rady. W takim razie możesz się nam na coś przydać. Dokopałem się z kolegą do naprawdę dobrych skał, pełnych pięknych samorodków. Ale jest jeden mały problem. Skała jest bardzo niestabilna. Jeśli zaczniemy od tak sobie kopać, to pewnie połowa urobku nam przepadnie pod gruzowiskiem. Gdybyśmy jednak zaczęli pracować jednocześnie, to wszystko powinno być w porządku. W najgorszym wypadku ściana osunie się, gdy my wszyscy zdążymy już napchać sobie kieszenie złotem. To jak będzie? Wchodzisz w to? Jasne. Bierzmy się do roboty. Dobra, z tobą jest już nas komplet, więc możemy zaczynać. Widzisz te 4 spore bryły złota za nami? Podejdź do tej najbardziej po prawej i zacznij kopać. Dołączymy do ciebie.
Oczywiście normalne, że wyczułem tutaj podstęp jakiś i nie powinniśmy mu pomagać, bo tak naprawdę on nam wtedy ten samorodek jeden zabrał, no ale dobra. Zobaczmy, co to będzie. Trzy. Złamał się. Okej, kolejny kill-off teraz. 5 aż. 3, 5, 3. Kolejne 3 i to wszystko. Życia tam nam też nic nie zostało. Ulera, blisko było. Dobrze, że było nas 4, inaczej pewnie obsunęłaby się cała ściana. Zatrzymaj to, co wydobyłeś. Teraz już będę wiedział, z kim rozmawiać, gdy znowu trafię na dobre złoże. Słuchaj, wybacz tą wcześniejszą akcję. Myślałem, że jesteś po prostu całkowicie zielony i chciałem skorzystać z sytuacji. Dobra. Jest przyjaźny, przeprosił nas za to, co tam ostatnio zrobił, więc luz i pozwolił nam zatrzymać w sumie te bryłki, a ich naprawdę sporo teraz wydobyliśmy, więc spoko. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co się tu ostatnio dzieje? Zazwyczaj nie lubię gadać na ten temat, ale coś ci powiem, bo jesteś w porządku, facet. Te wszystkie protesty, skargi i kłótnie nasiliły się niedawno, może z pół roku temu. Ja tam w sumie się zajmuję swoimi sprawami i żyje mi się całkiem nieźle. Może gdyby więcej czasu kopali, a mniej dyskutowali, jak to jest źle, to też by im to wyszło na dobre. Dobra. Dzięki temu też dostaliśmy oczywiście jakiś nowy wpis. Wygląda na to, że nie wszyscy górnicy mają problem z aktualnymi wydarzeniami. Tolek mówi, że nie narzeka na obecną sytuację, a większość aktualnych skarg i konfliktów w kopalni zaczęła się dopiero niedawno. Dość ciekawe. Myślałem, że właśnie już dawniej to się zaczęło. O, nasza krew. Ej, skręt Heisnera. To jest, kurde, jakiś trop. Ale... poczekajcie, najpierw się prześpimy, bo zaraz padniemy dosłownie tutaj. Nie wiem, ile to 7 chyba bryłek się płaciło, ale mamy ich 63, nieźle. Więc wystarczy nam na to, żeby się przespać na spokojnie. Ten gościu zawsze od nas brał, oddajmy mu. Wyspany? Nie zapomniałeś chyba o 7 samorodkach za usługę, prawda? Spoko. Dobra, bierz te samorodki. Mądry chłopak. Gdybyś potrzebował jeszcze krótkiej drzemki, to wiesz, gdzie mnie szukać. A niestety tamte łóżka, które są jakby za free, można powiedzieć, to nie dają nam takiego jakby snu, jak powinno, więc nie regeneruje nam HP z powrotem. Na przykład te łóżka, które są tam. Czekajcie, bo tutaj były te skręty. Czy tutaj to będzie dalej, czy na przykład tutaj jakoś? O, jest skręt Heisnera. W lewo, nie? Czy prosto? Bo tego tak naprawdę to chyba nie widać, tylko jakoś tak... Oho, dobra, jest. A nie, widać. Ciężko po prostu to zauważyć, jednak oho, coś tu będzie. No i mamy nowy wpis. W ogóle to zapiszmy sobie. 66. I zobaczymy, który to taki cwany. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? A po co komu tytoń w kopalni? Dobra, taką opcję już mieliśmy, więc to nie tu. Czyli musi być tutaj oczywiście. U nich coś. Jak nie ten, no to ten drugi. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? Przykro mi, chłopcze. Nic mi o tym nie wiadomo. Ej, no o co chodzi? Na pewno coś tutaj musi być. Chyba, że... Aha, przeszukaj ognisko jest. Sądzę, że coś znalazłem. Tylko co? W ognisku znalazłem spaloną paczkę tytoniu. Wiesz coś o tym? Nie mam pojęcia, skąd w tych śmieciach wzięła się ta paczka. Uwierz mi, gdyby to była sprawka któregoś z naszych, to z pewnością ja i ty bylibyśmy poczęstowani tym tytoniem. No ciekawe. A ten? Czy po prostu już musimy do Heisnera wrócić teraz? Od razu? Chyba musimy do Heisnera wrócić. Love zdaje się mówić prawny. Niestety jedyny trop, jaki mam, prowadzi właśnie do niego i reszty górników z groty. Może ktoś próbował ich sabotować? Chyba póki co będę musiał okłamać Heisnera, by nie zaognić konfliktu na linii górnicy i członkowie gildii. No, czy musieć kłamać? No, chyba niekoniecznie trzeba zawsze kłamać.
No zobaczymy, jakie będziemy mieli opcje w ogóle do wybrania. Zobaczymy, co tam będzie. Od Heisnera. Poszedłem za tropem twojego tytoniu. Jak? Odzyskałeś moją paczkę? No nie wiem właśnie, czy powiedzieć właśnie, że ktoś próbował wrobić górników. Dobra, zaryzykujmy. Jedyny trop jak po sznurku prowadził prosto do groty górników, a pozostałości paczki leżały spalone w ognisku. Wydaje mi się to wszystko zbyt oczywiste, wręcz jak ustawione. Czyli sugerujesz, że mógł to być któryś ze strażników? Cholera, nikomu już nie można tutaj ufać. A może mówisz tak po prostu, by mnie zmylić? Chyba oszaleję w tej kopalni. Każdy próbuje każdego okraść i oszukać. Wiesz co? Zapomnijmy o całej sprawie. Masz tu za fatygę i nie wracajmy już do tego. No nie chcieliśmy go niby okraść, no ale dobra. No i go nie okradliśmy i tak dalej, nie okłamaliśmy. Gdy Heisen dowiedział się, że ktoś mógł próbować wyrobić grywników, natychmiast zaczął panikować. Chyba bardzo się boi popaść w konflikt ze strażnikami, zapłacił mi nawet kilka bryłek, żebyśmy nie wracali do tej sprawy. Ale co dalej? Co dalej? Czy chyba, że będziemy mogli już na przykład wejść do Igora po tej akcji? Ciekawe, sprawdźmy to. Może? Znowu ty. Igor nie będzie mógł cię przyjąć ani dziś, ani jutro, ani za tydzień. Naprawdę muszę go zobaczyć. Mam dla niego ważne informacje. Jeśli masz jakiekolwiek informacje dla Igora, to możesz je przekazać Bladwinowi. To on jest jego bezpośrednim przełożonym. Kurde. No mi się nie widzi. Jesteś? Jeszcze jeden krok, a pożałujesz. Nawet się nie ruszyłem, gościu. Już się cofam. Nawet mi się nie widzi rozmawiać z Bladwinem, bo on jest naprawdę frajerem. Ostatnio nas nawet pobił. No ale jak będzie trzeba. Ale dobrze, bo poszliśmy tam i jednak coś tam trzeba było właśnie zagadać. Muszę znaleźć jakiś sposób, by dostać się na górne piętro budynku i wyjaśnić to wszystko z szefem kopalni. Może uda mi się znaleźć wejście od drugiej strony budynku? Tu jest niby ta druga strona budynku, rozumiem. Tu jest niby zamknięte, tutaj coś jest. Drabina? Jeżeli byśmy weszli wyżej, nie wiem w sumie co tam będzie, ale wpis był nowy, więc... Pewnie to tu, a tam niżej też można niby. Czyli pewnie trzeba niżej, bo tutaj nie. Okej, spokojnie. Tak, trzeba chyba niżej. Czekajcie, odpalmy pochodnie. Kurde, chciałem odpalić pochodnie. Nie, no coś tutaj jest grane. Coś jest nie tak, bo... Ani tu, ani tu. No niby wiadomo, trzeba wejść wyżej. Chyba, że nie chodzi o to, co to jest. Notatka z kopalni Araxes. Mogę to wziąć? Nie wiem, przeczytajmy. Górnicy pozwalają sobie ostatnio na coraz więcej. Mieliśmy tu jasny i dobrze działający układ, a odkąd pojawili się tutaj ci wszyscy nowi, to niektórzy próbują wymigać się od zapłacenia moich 10 bryłek. Te gnojki muszą coś knuć za naszymi plecami. Pewnie nawet ten stary macza w tym swoje górnicze paluchy. Pozwalają sobie na zbyt wiele, musimy im pokazać, gdzie ich miejsce. Ale dostaliśmy chyba wpis po tym, więc dobrze, że to podnieśliśmy i co dalej? Notatka nie jest podpisana, ale zdecydowanie wygląda jak spisana przez jednego strażnika dla pozostałych. Autor listu sam nie wie, co doprowadziło do wściekłości górników, ale jego rozwiązaniem na uspokojenie sytuacji jest pokaz sił. Jeśli szybko nie dowiem się, o co tutaj chodzi, to może dojść do jakiejś tragedii. Kurde. Co tu się odwala, ale do kogo ja mam chodzić w tej sprawie? Hej. Możemy mu niby powiedzieć o tym, że Roel nie żyje. A tutaj dalej? Może teraz będziemy mogli? Znowu ty. Igor nie będzie mógł cię przyjąć ani dziś, ani jutro, ani za tydzień. Naprawdę muszę... Dobra, to już mieliśmy niby. No dobra, czyli... Nie wiem, Bloodwin? No dobra, zobaczmy, spróbujmy, zaryzykujmy. Może też mu w sumie powiedzmy o tym? 10 samorodków, jeśli mu damy, może mu
poprawimy troszkę humor, a dalej będziemy rozmawiać właśnie na inne tematy, więc spróbujmy. Proszę, oto 10 samorodków. Wspaniale! Teraz nie musisz się już martwić o swoje plecy. Będę miał cię na oku. I właśnie tam było też napisane w tej notatce o 10 bryłkach, więc być może to Blodwin pisał. Aha, i to było za obronę w ogóle. Spoko. Jeden z górników, Roel, nie żyje. Znalazłem go na dnie opuszczonego szybu. No cóż, na jego miejsce szybko pojawi się ktoś nowy. Powtarzałem tym idiotom już wielokrotnie, że ten szyb jest zamknięty nie bez przyczyny. Możesz mi powiedzieć, kto jest tutaj szefem? Widzisz ten wielki budynek w rogu jaskini? To magazyn i biuro Igora. Jest szefem całej kopalni, mianowanym przez zarząd gildii kupieckiej. Wątpię jednak, żeby chciał z tobą porozmawiać. Ma sporo swoich spraw na głowie. Ty lepiej zajmij się wydobywaniem samorodków, a nie zagadywaniem urzędników. No dobra, nic takiego w sumie się nie dowiedzieliśmy, ale nie chciał nas pobić, więc dobrze. Będziemy musieli chyba dalej szukać, naprawdę to zadanie jest tak, kurde, rozległe. Nie wiem. Czy będziemy musieli kopaczy jakiś pytać, czy coś? No ale to w sumie nic więcej nie mamy z nimi. Tak naprawdę. Ta paczka. Pieczęć, no właśnie, pieczęć, ale pieczęć to jest jedynie chyba Igorowi możemy pokazać ją. Nie mam pojęcia naprawdę, nie mam pojęcia. A ten coś będzie może miał do powiedzenia? Dobra, żeby nie marnować naprawdę czasu odcinka, ja zastopuję i wrócimy z powrotem jak coś ogarnę, bo naprawdę nie chcę zmarnować całego odcinka na to, jak będę szukał jakiejś na przykład jednej osoby czy coś, więc zaraz się widzimy. Dobra, właśnie dostałem nowy wpis biegając tutaj po tej kopalni. Nigdzie nie widzę ani górników, ani Narsa. Właśnie oni byli tutaj, i górnicy, i Nars. Przez przypadek wyłączyłem nagrywanie, jeszcze raz musiałem włączyć. Ciekawe, co sprawiło, że nagle wszyscy się stąd wnieśli, właśnie. Nie przyjrzałem się ich twarzą. Żadnego nie znając imienia, będzie trudno ich teraz wyśledzić. Kurde, ciekawe. Ale gdzie by mogli oni iść? Tutaj? Nie wiem, naprawdę. Ale sprawdźmy sobie niżej na przykład. Czy może tam ich nie ma? Nie no, tam nikogo nie ma. Tam jest to ciało tylko. Albo teraz może będziemy mogli z Igorem rozmawiać? Nie no, ale w sumie nic takiego nie dowiedzieliśmy się. Kurde, nie wiem, naprawdę dziwne. Ej, ty. Czy z nim coś? O, właśnie jest coś. Wiesz, gdzie jest teraz Nars? Pewnie siedzi ciągle w tym swoim szybie i wyłudza złoto od górników. Nie ma go tam. To pewnie poszedł się odlać. Jeśli tak się za nim stęskniłeś, to idź go poszukać. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. No dobra. Niezbyt przejął się od nieobecnością Narsa. Nie wiem, dalej musimy próbować rozmawiać z innymi, na przykład tymi strażnikami właśnie na temat Narsa. Nie ogarniam tego. Dobra, znowu zrobimy tak, że jeżeli będę miał jakiś tam trop, to wrócimy do nagrywania, więc zaraz się widzimy. Dobra, a więc jesteśmy znowu w tym miejscu, w tej jakby wieży, gdzie znaleźliśmy tą notatkę na górnym piętrze i otworzyłem kufer. W kufrze był sen i właśnie jakiś klucz Igora. Zapasowy klucz do pokoju Igora. I tak sobie pomyślałem, a ten kufer możemy też otworzyć? Nie możemy chyba. Nawet trychy. Ej, skórzany mieszek, ale się ukrył. Ciekawe, czy go podniosę. Chyba się nie da, telekinezą chyba trzeba. I mamy klucz Igora, zapasowy klucz do pokoju Igora. I mamy sen, czyli od razu przychodzi na myśl taka rzecz, żeby strażnika uśpić i wejść do właśnie Igora w ten sposób. Jak będzie strażnik miał spanko. Spróbujmy, może się uda, więc zapiszmy przed tym, bo naprawdę
to zadanie jest takie dziwne. Dużo chodzenia jest w ogóle. Znowu ty. Dobra. Skończmy rozmowę i idź spać. No i chyba musimy przejść w takim razie. Aha, tu są drzwi i tym kluczem otwieramy teraz drzwi. Wchodzimy. Okej, zamknijmy za sobą oczywiście. O, jesteśmy. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Przysyła mnie Lorenzo. Miałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Myślisz, że w to uwierzę? Pewnie wysłał cię tu Bladwin, żeby sprawdzić, co powiem. Myślałem, że to ty tu rządzisz. A czy to wygląda, jakbym rządził? Strażnicy trzymają mnie tu jak w klatce, bo jestem im potrzebny. Zresztą, po co marnuję ślinę na rozmowę z tobą? Z pewnością to jedna z waszych zabaw, by już całkowicie doprowadzić mnie do obłędu. Dobrze, już dobrze. Wierzę ci. Nie spodziewałem się, że Lorenzo kogoś przyśle. I to kogoś, komu uda się do mnie dostać bez obstawy. Pytaj, o co chcesz. Może uda mi się ci jakoś pomóc. Czy sytuacja w kopalni zawsze była tak napięta? Ciężko mi porównywać, bo dawno nie widziałem górników. Jeśli jednak pytasz o to, co było zanim się tutaj tak pozmieniało, to nie przypominam sobie większych konfliktów. Już wtedy strażnicy lubili wyciągać od górników bryłkę czy dwie na jakieś piwo, ale ani razu nie doszło do rękoczynu. Nie próbowałeś nic zrobić? Na początku myślałem, że sobie żartują, ale gdy oberwałem żelazną rękawicą prosto w zęby, zdałem sobie sprawę, że nie mają ochoty na pertraktację. Co mogłem zrobić? Wyjść mi nie pozwolą, listu nie wyślę, bo i tak go sprawdzą. A gdy pojawiał się ktoś z gildii, to robili całą scenę, gdzie stali przy rozmowie i sprawdzali, co mówię. Grałem zgodnie z ich zasadami, bo mi życie miłe. Nie mam zamiaru umierać za jakąś kopalnię. Bladwin jest ich szefem? Nigdy formalnie nie określił się jako przywódca, ale to właśnie on wydaje polecenia pozostałym strażnikom. I mnie. Nasza forma rządów zmieniła się tutaj niedługo po jego przybyciu, więc pewnie to był właśnie jego pomysł. Ile to już trwa? Gdyby nie to, że dostaję regularne posiłki, to pewnie straciłbym już rachubę. Ale z moich dokumentów wynika, że przynajmniej pół roku temu zaczęły się tutaj zmiany. Czyli mówisz, że strażnicy przejęli władzę? Myślę, że wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania kopalni to bardziej precyzyjne określenie. Tak naprawdę nie pozbawili mnie mojej funkcji. Dalej zajmuję się rachunkami kopalni i sprawami organizacyjnymi. Tyle, że muszę to robić dokładnie pod ich wytyczne. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. Gdyby strażnicy zobaczyli, że z tobą rozmawiam, to byłoby już po nas. Przykro mi, że nie mogę ci bardziej pomóc. Mam nadzieję, że uda ci się wymyślić coś, żeby uratować nas wszystkich. No dobra. Zdziwienie, naprawdę. Czyli Bladwin teraz jest tutaj szefem, można powiedzieć, a strażnik wstał. Ja pierdzielę, a nie wstał. Śpi dalej? Tak, dobra, na szczęście. Co dalej? Udało mi się dostać do Igora. Wygląda na to, że zarządca kopalni pozwolił się zastraszyć Bladwinowi i reszcie strażników, którzy rządzą teraz kopalnią. Taki układ trwa już od wielu miesięcy, dlatego wciąż nie jestem pewny, co sprawia, że dopiero z ostatnio wydobycie raz nastroje zaczęły się pogarać. Rozejrzę się jeszcze po kopalni. Hej! Pół roku. Naprawdę? Pół roku. Hej. Nie mam pojęcia. Co dalej? Nie wiem w sumie. Mamy się rozejrzeć dalej po kopalni. Ej, co się dzieje? Gadaj, gdzie jest Nars, albo obetnę ci te parszywe łapy. A co?
Zgubiłeś swojego kolegę? Może poszukaj go tam, gdzie leży Roel. Po co mielibyśmy? Chciałem, żebyśmy tu mieli pewien układ, gdzie wszyscy możemy sobie trochę zarobić w miłej atmosferze. Ale jak widać, bez twardej pięści się nie obejdzie. Od tej pory będziecie oddawać całe wydobyte złoto. A jeśli zobaczę, że któryś z was się obija, to osobiście połamię mu ręce. Nie masz prawa! Żądamy widzenia z Igorem! Zapomnijcie o Igorze. Teraz to ja tu rządzę. Jeśli do jutra nie zobaczę tutaj Narsa całego i zdrowego, to wymyślę dla was jeszcze ciekawsze kary. Ale to jest śmieć ten Bladwin, ja pierdzielę. Naprawdę, nie wierzę w to. Sytuacja w kopalni coraz szybciej eskaluje. Bladwin otwarcie przyznał się, że to on tu teraz rządzi. Gdyby udało mi się odnaleźć Narsa, to może chociaż na moment powstrzymałbym to szaleństwo, ale gdzie jest Nars? Chwila. Gdzie ja mam go znaleźć? Atolek coś wie może więcej? Chwila. Nie. Kurde no. Co dalej? Dobra, zaraz się widzimy. Tu jesteś, szukałem cię. Mnie? O co chodzi? Chodź za mną, nie ma czasu na wyjaśnienia. Dobra, wracamy z powrotem, coś się dzieje. Chodziłem sobie właśnie po tej kopalni i nagle właśnie ten nas kopacz zaczepił. Dobra, coś się dzieje, jakieś zgromadzenie jest, ciekawe co to będzie. Jesteś wreszcie, już się martwiłem, że do nas nie dołączysz. Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha, to uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia. Niestety, dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Co planujecie zrobić? To, co powinniśmy zrobić już dawno. Wziąć kilofy w dłonie i przywalić nimi w łby tych przeklętych oprawców. Zbyt długo już się na to godziliśmy. Igor i jego strażnicy muszą ponieść karę. Ale bunt, ja pierdzielę. Dlaczego mnie tu wezwaliście? Obserwowaliśmy cię od dłuższego czasu. Początkowo chłopcy byli co do ciebie nieufni, ale udowodniłeś, że jesteś jednym z nas. Nie jeden górnik miał dzięki tobie trochę bardziej znośny byt w tej przeklętej kopalni. To jak będzie? Przyłączysz się do nas? Kurde, no chyba nie mam wyboru. Ale... Jaki jest wasz plan? Myśleliśmy, żeby po prostu wziąć kilofy w dłonie i ruszyć szturmem na dom Igora. Niech wreszcie pokaże się nam na oczy i coś zrobi. Wydaje mi się, że ktoś wami manipuluje. Co to za pomysł? Masz na to jakieś dowody? Tolek wspominał, że sytuacja pogarsza się od jakiegoś pół roku. No tak, mniej więcej wtedy pojawił się tutaj Bladwin. Został kapitanem straży, gdy kopalnia była powiększana i pojawili się nowi górnicy. A czy wśród nowych górników pojawił się wtedy ktoś szczególny? Większość osób z tamtego rzutu bardzo szybko zrezygnowała. Właściwie to jak się teraz nad tym zastanowię, to został już tylko Murk. Zabójstwo Roela też nie ma większego sensu. Po co mielibyśmy go niby zabijać? Starał się podlizać strażnikom, ale to nie powód. Strażnicy nie mieli powodu, by tracić potencjalne źródło informacji. Cała ta sprawa z tytoniem wygląda mi na przekręt. Komuś bardzo zależało, żeby was w to wrobić. Komuś? To jasne jak słońce, że to sprawka strażników. Cholera! Murk pojawia się w zbyt wielu z tych historii, żeby mógł to być przypadek. Gdy tak teraz myślę, to ten facet ciągle coś komuś podszeptywał. Ciągle kogoś nam tu podsyłał. Czy dawał znać o jakichś wydarzeniach, a nigdy nie chciał się angażować. Co za drań! Chciał, żebyśmy sobie skoczyli do gardeł. Tylko po co? Jaki mógł mieć w tym cel? Zaraz się tego dowiem. Póki co, wstrzymajcie się z buntem. Wydostanę się stąd i przekażę wszystko, co tu zobaczyłem, Lorenzo.
Dobrze, teraz, gdy wiemy, kto jest prawdziwym wrogiem, dam radę przekonać wszystkich, by wytrzymali jeszcze trochę. Zajmij się Murkiem. Niech drań pożałuje, że zadarł z górnikami. No dobra, a więc chyba będzie wszystko wyjaśnione. Musimy teraz tylko odnaleźć Murka, wyjaśnić całą sprawę i powinno być zadanie w końcu zaliczone. Też właśnie myślałem nad tym, żeby w końcu zdać ten raport, też może nam by się udało w tym odcinku, dlatego też tak troszkę potnę, żeby to nie jakby trwało niż powinno. Ale Murka musimy odnaleźć. Gdzie jest Murk? Gdzie on był Murk? Czy to nie był ten, który siedział tutaj przy tym ognisku? Tak, hej, to był on. Z tą ręką. Przejrzałem twój plan. Nie wiem, o czym mówisz. To ty od dłuższego czasu próbujesz skłócić górników i strażników. Nawet nie próbuj się wypierać. Mam na to dowody. Od samego początku czułem, że będą z tobą problemy. Umrzesz dla dobra Królestwa Myrtany i Króla Robara. Wow, nieźle. Kurde, czy my sobie poradzimy, tak? Nie, poczekajcie, szybko. Dajcie mi lagę jakąś, albo kilof. Kilof to też prawie taka różnica. Dobra, dostał kryty. On z tą ręką też nie może walczyć, to jest niby dwuręczna. Jak on z tą ręką walczy? No i co? Co dalej? Czekajmy, aż wstanie właśnie. Gadaj, co wiesz. Nic ze mnie nie wyciągniesz. Aha. Wypił coś i nie żyje. To nieźle. Więcej już z Murka nie wyciągnę. Zaraz po przegraniu walki wypił jakąś truciznę i padł na ziemię. Przynajmniej mam teraz pewność, że nikt nie będzie już próbował namieszać w kopalni. Tak czy inaczej sytuacja jest napięta. Powinienem jak najszybciej udać się do Lorenzo. A więc wychodzimy. W końcu wychodzimy. I będzie chyba zadanie wykonane. Ja pierdzielę, takie długie zadanie, takie dziwne, długie, dużo biegania i chodzenia, naprawdę. Biegania i chodzenia, no. Wypuść nas, gościu, i chcę wracamy do Lorenzo. Ja pierdzielę. Bladwin polecił mi nie przepuszczać nikogo, dopóki sam nie wróci do kopalni. Bladwina nie ma w kopalni? Tak. Podobno miał jakąś rozmowę z Igorem. Ja tylko widziałem, gdy biegł jak poparzony w stronę miasta. Cholera wie, o co mogło chodzić. Ja tam nie chcę mieć problemów. Dlatego proszę, byś zawrócił i zajął się kopaniem. Kurde, no naprawdę? Właśnie, może łapówka? Pobić to na pewno się nie będziemy z nim bić, bo na pewno nie pobijemy go. Czyli chyba jedynie łapówka zostaje. Może uda ci się przymknąć na to oko. Bladwin ukręci mi łeb, jeśli dowie się, że cię przepuściłem. 20, 50, 50 mamy? Może? Jak zebraliśmy trochę jeszcze? Czy 20? No 50 dajmy już, spróbujmy. Im więcej, to lepiej pewnie będzie. Oho, chyba będzie okej. Dobra, możesz przejść. Ale żebym cię tu więcej nie widział, bo będę miał kłopoty. Dobra. Moje rzeczy otrzymaliśmy i wychodzimy. Jesteśmy już wolni. W końcu. Kufer, bo bym znowu zapomniał. 18 bryłek, no to jednak troszkę jest, więc warto je mieć z powrotem w ekwipunku. I teraz, mam nadzieję, że być może już tym gońcem możemy wrócić. Ej, ty. Zabierz mnie do... Sprawdźmy. Miasta Archolos. Przykro mi. A, dobra. Nadal nie możemy, no przecież musimy wykonać te zadanie. Dobra. Czekajcie, ale najbliżej właśnie? Co było najbliżej wtedy? Winnica Valerio chyba. Hej. Jeszcze raz. Winnica Valerio. Przyjdź do mnie, kiedy będzie. Ach, dobra, moje rzeczy. Musimy moje rzeczy. Złoto. Dobra. Hej, ty. I teraz nie mogę się przenieść. Zabierz mnie do. Dobra, Winnica Valerio. I lecimy. Będziemy się widzieć na miejscu, żeby właśnie troszkę czasu zaoszczędzić, bo właśnie zdamy sobie jeszcze ten raport, a nie wiem, ile mi tam z tym wyjdzie, więc zaraz się widzimy, bo jeszcze się tu pogubiłem w tych winogronach. Dobra, zaraz się będziemy widzieć.
Dobra, jesteśmy już na miejscu, zapisujemy sobie, zdajemy raport co do tego zadania i od razu sobie te drugie spróbujemy właśnie zdać raport do tego zadania w biały dzień, więc zapisujemy i sprawdźmy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że zdążymy mniej więcej w tym czasie. Dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać o tym, co zrobiłeś w kopalni. Bladwin zdążył mi już o wszystkim powiedzieć. Cokolwiek powiedział, to kłamstwa. Spokojnie, chłopcze. Myślisz, że tak łatwo można mnie oszukać? Wysłuchałem spokojnie, co Bladwin miał do powiedzenia. Przesiałem prawdę od kłamstw i ostatecznie Bladwin otrzymał ode mnie bilet na ekscytującą wyprawę do Górniczej Doliny. Ten głupek próbował zrzucić całą winę na sytuację w kopalni na ciebie. Jedyne, czego nie przewidział, to fakt, iż pracujesz bezpośrednio na moje polecenie. W ten sposób opowiedział mi o wszystkich swoich metodach i przewinieniach, jakby dotyczyły ciebie. A ja otrzymałem jasne dowody na jego winę. W swoim nowym domu będzie miał aż nadto dużo okazji, by wykorzystać swoje talenty do motywowania górników. Muszę ci przyznać, Marvin, masz talent do takich rzeczy. Nie tylko przejrzałeś, co się dzieje w kopalni, ale jeszcze sprawiłeś, że winny sam wszystko wyśpiewał. Jak udało ci się powstrzymać górników przed otwartym buntem? Szach i mat, Bladwin. No i można z tego w sumie wyciągnąć wnioski takie, że na przykład Kroniki Myrtany dzieją się przed Gothiciem 1, przed pierwszą częścią, można powiedzieć, no bo w jedynce się on tam później pojawia. Ale to tam wiadomo. Przekonałem ich do siebie i zapewniłem, że im pomożesz. Sprytnie. Mam tylko nadzieję, że nie naobiecywałeś im zbyt dużo. Prowadzimy tutaj interes, a nie przyczółek dla biednych górników. Będzie nas to trochę kosztować. Ale lepsze to, niż utrata kopalni. Jest jeszcze coś. Bunt nie był pomysłem górników. Byli manipulowani przez niejakiego Murka. To imię niewiele mi mówi. Mógłbyś rozjaśnić tę sytuację? Murk podsycał nastroje z obu stron, tak jakby zależało mu na upadku kopalni. Gdy prawda wyszła na jaw, rzucił się na mnie, mówiąc, że robi to dla królestwa. Kiedy już zdał sobie sprawę, że przegrał, natychmiast wypił jakąś truciznę. Czyli nie udało ci się nic więcej z niego wyciągnąć? Cholera, jestem pewny, że to musiał być ktoś z Vanguardu. Te drani od dawna chcą przejąć naszą kopalnię. Krwawy bunt byłby dla nich świetnym pretekstem. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Uratowałeś naszą kopalnię przed prawdziwą katastrofą. Zasłużyłeś sobie na dodatkową nagrodę. Co teraz stanie się z kopalnią? Na początku wyślę tam całkiem nowy garnizon strażników. Tym razem na kapitana mianuję kogoś znacznie bardziej doświadczonego i mniej żądnego władzy. Na jakiś czas zamkniemy rekrutację nowych górników, by uniknąć ponownej infiltracji. Muszę jeszcze się zastanowić, jak postąpić z Igorem, to specjalista od rachunków. Ale sytuacja chyba go przerosła. Pewnie zajmie to kilka dobrych tygodni, ale kopalnia znowu zacznie przynosić zyski. Dość już tego gadania. Proszę, oto twoje wynagrodzenie. Masz teraz co świętować, a ja zabieram się za rozwiązywanie tego bałaganu. 800 sztuk, 5 bryłek rudy. Nieźle. I 2000 expo jeszcze dostaliśmy i kolejny level mamy. Dobra, a więc ruszajmy co do tego raportu szybko, bo fajnie by było to zrobić jeszcze w tym odcinku. Ruszajmy. Twój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport. Pamiętaj o tym. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze. Zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak. Usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem. Ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę.
Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'iem. Blake'iem? Jakim znowu Blake'iem? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Zgodnie z wytycznymi tego więźnia, udało mi się dotrzeć do kwatery głównej południowców w porcie i zamieniłem parę słów z ich przywódcą. Blake potwierdził, że Ars faktycznie dla niego pracował, ale sam nie chciał śmierci Volkera. Wyśmiał też moje podejrzenia, jakoby wysłał do tego celu Arsa. Na jakiej podstawie wierzysz tej gnidzie? Blake chciał zemsty na władzy, nie na szlachcie. To, że tak ci powiedział, wcale nie znaczy, że tak musiało być. Każdy przestępca, którego złapałem w swoim życiu, robił wszystko, żeby wyłgać się ze swoich zbrodni. Dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej? Byłem sam na strychu przeciwko trzem ludziom. Gdyby Blake chciał, w każdej chwili mógłby mnie zabić. Nie pomyślałeś, że mógł tak powiedzieć tylko po to, żeby wprowadzić nas w błąd, wiedząc, że ty mi później o tym opowiesz? Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy, zamachowiec strzelił do Volkera właśnie z tej broni. Skoro jest tak, jak mówisz, to do czego był mu potrzebny ten dzieciak? Służył mu jako posłaniec. Blake'owi trudno było przekazywać wiadomości swoim ludziom, gdy cały czas siedział w ukryciu. A Ars jako piewca ideałów dał mu się łatwo zmanipulować. To ma jakiś sens. Ale co się w końcu stało z tym Blake'iem? On i jego ludzie leżą na strychu jednego z domów w pobliżu wejścia do slumsów. Zabiłeś ich? Co do jednego. Nie chcę tego, ale chyba muszę zwrócić honor, Lorenzo. Dobra robota, najemniku. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Nie znaleźli, bo tkwił w ciele Normana. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa. Tego chłopaka pochowano razem z grotem. Jeśli miałem się czegoś o nim dowiedzieć, musiałem to zrobić. Przyznam, nie tuzinkowy pomysł. Mam tylko nadzieję, że później po sobie posprzątałeś. Pokaż mi ten grot. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Dowiedziałeś się, kto go wykonał? Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. O, może by go raczej nie sprowadzili. A handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce najemnicy? Wygląda na to, że to po prostu zwykły zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. Jeden z ludzi Volkera przekazał mi, że Slager zidentyfikował krew i należy ona do kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście?
Na ten moment nie mam żadnych podejrzanych. W takim razie będziemy musieli dokładnie przyjrzeć się tej sprawie, gdy tylko zamachowiec zostanie ukarany. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papieżyska? Niezupełnie, ale wiem, kto je rozprowadza. Kto taki? Grupa agitatorów. Agitatorzy, szumne określenia, a to pewnie zwykli krzykacze. Udało ci się dotrzeć do któregoś z nich? Coś jeszcze o nich wiesz? Przewodził im niejaki Ludlow. Ludlow? Nic mi to imię nie mówi. Ostatnim razem widziałem go w porcie. W takim razie miejmy nadzieję, że moi chłopcy będą mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest winny popełnionej zbrodni, zgodnie z wolą obywateli i, jak sądzę, większości z nas w tym pokoju. Po przemowie jego ekscelencji przestępca zostanie stracony na placu przed ratuszem. Stracony? Czyś ty oszalał, baranie? Wiesz, do czego to doprowadzi? Wasza ekscelencjo, to jest wysoce nieodpowiedzialne. Taka jest decyzja sądu i, jak mniemam, wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, zarządco. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd, wszyscy. 5000 ekspa. Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. No nieźle. 5000 ekspa, dostęp do Starego Miasta i co dalej? Chyba musimy wyjść stąd. Teraz, bo właśnie Moritz powiedział, żeby wyjść i Ars winny. Szczerze, zdziwiło mnie to. Myślałem, że będzie to ktoś inny, ale no trudno. Tak to wyszło niby po tym raporcie. Tak to stwierdzili, więc... Niestety. Arsie, żegnaj. Chyba musimy do Ivy dołączyć, rozumiem. Kogo ja widzę? Też przyszłaś popatrzeć na widowisko? Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morisa? Przygotowuje się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Władze wierzą, że to Ars stał za zamachem na szefa, a prawda jest zgoła inna. No ale udało ci się zdobyć jakieś poszlaki, nie? Niby tak. Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża. Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany. Ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna. Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, wielowiekowe miasto.
Miasto oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Przez długie lata nasz naród stawiał czoła wielu wyzwaniom, ale zawsze wychodził z nich zwycięsko. Dziś stajemy naprzeciw kolejnemu z nich i nie wątpię, że też je przezwyciężymy. Zanim to jednak nastąpi, winni ponieść muszą zasłużoną karę. Wspólnym wysiłkiem straży, gildii kupieckiej, jak i wielu zwykłych obywateli Archolos, udało nam się odnaleźć winowajcę. Atak na znanego i powszechnie szanowanego obywatela Volkera nie był jedynie atakiem na jego życie. Ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta i zasiać niepokój w sercach jego mieszkańców. Ani ja, ani lud nie zlituje się nad twoją duszą, skazańcze. Módl się do Innosa, aby zrobił to za nas. Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Aby chronić nasz dom, każdy z nas musi wziąć za niego odpowiedzialność. Wszyscy obywatele mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania, których będą świadkami bezpośrednio do kapitana Straży Miejskiej. Każde zachowanie mogące zagrozić integralności wyspy i królestwa będzie skutkowało najwyższym wymiarem kary. Śmiercią lub w wypadku łaski zesłaniem do Górniczej Doliny. Możecie się rozejść. To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego. Dalej nie jestem pewny, czy to on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Wolisz spotkać się na miejscu, czy idziemy tam razem? Spacerek? Czemu nie? Spotkajmy się na miejscu. Tylko nie każ tutaj zbyt długo na siebie czekać. Tak, mówiłem spacerek, ale chciałem iść z nią. Chwila. Źle kliknąłem. Dobra. W taki sposób możemy sobie iść. Ale bez przesady, nie będziemy tego też tak ciągnąć. Myślę, że... Czekajcie. Aha, to było to stare miasto. Jak już, żeby to kończyć, to wszystko na pewno będzie dłużej odcinek niż powinien być. Żeby już to dokończyć wszystko, to naprawdę zróbmy to już, żeby ten czwarty rozdział wleciał. To znaczy dokończmy to właśnie zadanie i skończymy to wtedy, więc no... W końcu udało nam się wykonać to. Zdaliśmy raport. No niestety wyszło tak, że Ars zginął. No i miejmy nadzieję, że właśnie Volker nam pomoże w sprawie naszego brata. Bo tylko właśnie po to robimy. Hej! Ale to musimy czekać na Ivy, aż wróci. Czy możemy się przespać, aż przyjdzie tutaj? Bo ona zanim w sumie tutaj dojdzie, to... Dobra, jest. Dobrze, udało mi się. Tak jak myślałem. Wreszcie jesteście. A już się zastanawiałem, czy Kad nie dostał dzisiaj dwóch dodatkowych zleceń. Jak poszło? Niedoszły zabójca martwy, a tłum podzielony. Obywatele Górnego Miasta zdawali się być zadowoleni z egzekucji, w przeciwieństwie do biedniejszej części tłumu. Morris wygłaszał te swoje przemowy pełne wielkich słów i grożenia palcem, ale oprócz tego nic ciekawego się nie wydarzyło. Dobrze, jeden problem z głowy. Czas dorwać prawdziwych winnych.
A co z tą przysługą dla mnie? Spokojnie, chłopcze. Wszystko w swoim czasie. Jak już pewnie wiesz, w naszym mieście funkcjonuje grupa osób, której nie zależy na niczym innym, jak tylko na destabilizacji całego Archolos. Mają przeróżne metody. Nie zdziwiłbym się, gdyby namieszali w głowie temu chłopakowi, żeby nie bronił się w razie oskarżenia. Tak naprawdę jednak nikt nie będzie mógł spać spokojnie, dopóki prawdziwy zamachowiec oraz stojący za nim ludzie nie podłożą głowy pod topór. Udało wam się trafić na coś, co pomoże wam do nich dotrzeć? Podczas śledztwa dowiedziałem się, że bełt, który okazał się śmiertelny dla jednego z twoich ludzi, najprawdopodobniej pochodzi z Wilczego Leża. Z Wilczego Leża? Intrygujące. Ivy, weź ze sobą Marvina i jak najszybciej udajcie się do twierdzy Ulryka. Macie dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko się da. Chcę dorwać tych wywrotowców. I to jeszcze przed przybyciem królewskiego wysłannika. Mogą wykorzystać związane z nim zamieszanie do podjęcia kolejnych niebezpiecznych działań. Macie mi się tu nie pokazywać bez imion, albo najlepiej głów całej tej bandy. Gdy tylko ukrócimy ich działania, będziemy mogli spokojnie przejść do twojej prośby. Kto wie, może obie te sprawy są nawet w jakiś sposób powiązane. W końcu ci szaleńcy nie cofną się przed niczym, by zdestabilizować wyspę. Farty, kamienne serce, nie wiem czy... Wygląda na to, że czeka nas mała wycieczka. Byłeś kiedyś w Wilczym Leżu? Trafisz na miejsce? Byłem, ale chcę z nią iść, tylko teraz dobrze kliknąć. O. Możesz mnie tam zaprowadzić? Dobrze. Spotkajmy się w Silbach. Przed wyruszeniem w drogę chciałabym załatwić jeszcze jedną sprawę. Kto wie, ile czasu spędzimy w Wilczym Leżu. Z tych wielkoludów ciężko cokolwiek wyciągnąć. No właśnie, my też oczywiście będziemy musieli jakieś tam sprawy sobie pozałatwiać i przed tym właśnie Wilczym Leżem sobie porobić troszkę właśnie rzeczy. Więc jak na razie to skończymy, no udało nam się, jesteśmy w czwartym rozdziale. Nie wiem, czy mi się na mnie przycięło tego, jak czwarty rozdział ta grafika wyskoczyła. Więc, no co, no zobaczymy. Teraz i tak będziemy troszkę stopować, będziemy troszkę właśnie musieli pobocznych zadań porobić i poekspić może przy okazji. Teraz pewnie się te spoty zwiększyły tych potworów właśnie, bo czwarty rozdział jest. Więc poekspimy sobie, bo myślę, żeby kuszę porobić może troszkę. No i zobaczymy jak to będzie. Także jak na razie kończymy, ciekawe ile mi wyszło w tym odcinku. Mam nadzieję chociaż, że poniżej godzinki będzie. Także jak na razie kończymy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.